Panie Tomaszu, pan czym się kieruje? Ja? Przede wszystkim wyglądem, połączeniem smaków, no i oryginalnością, tak? Dziękuję. Nazywam się Tomasz Ostasiewicz, pracuję jako technolog w firmie Master Martini, która się zajmuje tam produkcją czekolad, polew. Jest to firma włoska, która jest od kilkunastu lat w Polsce. Tak? Działamy w ten sposób, że wdrażamy produkty swoje na cukierniach, piekarniach. Czyli musimy też tutaj, jak zostały stworzone przez panie te ciasta, to też w ten sposób pokazujemy swoje produkty, co z nich można zrobić. Przy ocenianiu ciast kierowałem się wyglądem, estetyką, połączenie smaków, czyli słodkie z kwaśnym, tak? Wolę ciasta bardziej deserowe, tak? I od tych słodkich? Od słodkich. To znaczy tak, w domu zazwyczaj robię pralinki, łomy czekoladowe, różnego rodzaju monoporcje, czyli takie małe bankietówki, czy też deseróweczka. Najbardziej przypadło mi do gustu ciasto numer 8, ze względu na swoją oryginalność i połączenie smaków. Generalnie to wszystkie ciasta były przepyszne, był bardzo trudny wybór, natomiast uważam, że ciasto numer 8 było fenomenalne. Bardzo oryginalne, bardzo nietypowe połączenie smaków, popcorn, nigdy nie widziałam popcornu na cieście i kajmak w połączeniu z chałwą i serem daje wspaniały smak. Pani nie zabrała z sobą Gessler, tutaj nie przywiozła. Nie udzielam odpowiedzi. Co, protest TVN trwa? Tak. Telewizor wyłączyli? I tak nie oglądam telewizji. Nie mam kiedy. Kamil, przestań! Pomysł konkursu na najlepsze ciasto narodził się przy okazji tego, że kończy się karnawał, tłusty czwartek. Postanowiliśmy zrobić konkurs na najlepsze ciasto i ciasto przekazać właśnie do domów pomocy społecznej, żeby na ostatki dla pensjonariuszy, żeby mieli takie fajne, ciekawe ostatki. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, wręcz nie to, że przerosło nasze oczekiwania, ale było bardzo, bardzo duże. Mieliśmy ponad 20 pań zgłosiło udział w konkursie i komisja miała, sądzę, bardzo trudny wybór, żeby wybrać te najlepsze, najsmaczniejsze, a zarazem najładniejsze ciasto. I to chyba z terenu praktycznie całej gminy. Tak. Praktycznie może nie to, że z każdej miejscowości, bo mamy 43 miejscowości w gminie, ale ponad 20 ciast, także było bardzo duże zainteresowanie i rozrzut był praktycznie z całej gminy, prawie z każdej miejscowości ktoś się zgłosił. Dziewczyny pakują tutaj ciasta do domów pomocy społecznej w Brańskim, w Koszewie, tak? I w Łubinie. Oraz w Łubinie Kościelnym, tak? Do stoi. Chcieliśmy przekazać ciasto dla was, dla pensjonariuszy jakoś. Tak? Możemy zaniesiemy tak, tam dalej, ja co? Może wezmę, dobrze, pan ja jeszcze jedno pudełko. Tak, a państwo z gminy jesteście? Tak. Dziękujemy bardzo. Skoku. Idziemy, zaniesiemy. Tak, dziękuję bardzo. Zasłodzić trochę życie. On nie odbiera, bo zapomniał we mnie napędzić. Także. Zaraz robimy kawę, herbatkę, napoje smaczne i poczęstujemy się z mieszkańcami. Ulubiona jest kawa, tak? O, bardzo dobrze, to prosimy do kawy tutaj. Super, żeby było można, to byśmy państwa zaprosili na kawę, ale zapraszamy w innym terminie. Skorzystamy. Zapraszamy serdecznie, tak, zapraszamy. Wtedy my się wykażemy pieczeniem. No, pana także, wszystkiego dziękujemy.